Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony XKasper3K i witam was w kolejnym odcinku z dynamicznej, przeglądarkowej gry MMORPG, w którym możesz grać aż 6 profesjami, między innymi wojownikiem, paladynem, czarodziejem, czyli magiem, tropicielem, łowcą i tancerzem ostrzy. Ja oczywiście gram wojownikiem na świecie Berufs, ale nie o tym, ale nie o tym. W ogóle kurwa nie o tym, zanim przejdziemy do treści odcinka, to przed wami najnowsi subskrybenci tego kanału. Bardzo was pozdrawiam, widzowie. Dziękuję za subskrypcję. Kurwa, ale mnie skręciło od środka. No nieważne, jeśli ty chcesz się pojawić na tym ekranie, na ekranie kurwa ogólnie, no to zostaw subskrypcję tam na dole, a w następnym odcinku, nie z nostalgicznego Margonem, ale z takiej normalnej właśnie serii Berufsowej się pokażesz, ponieważ postanowiłem, że na nostalgicznej wersji nie będę pokazywał subskrypcji, po prostu, żeby zachować jakby ten najbardziej stary klimat. I jak jest możliwe. Dobra, minuta odcinka za nami. Trochę pogadałem, krótki wstępik. Trochę się też zadyszałem, kurwa, mam lekką chrypkę, albo mi się tak wydaje. No ale mało istotne. Zaczynamy oczywiście klasycznie od przeglądu aukcji, już zapierdalam. Tu jakieś kurwa halloweenowe czapki, czy tam dynie. Jeden chuj były na dachu. Ale tak, co my chcemy zobaczyć? My chcemy zobaczyć przedmioty legendarne. I kurwa, są kurwa kryształki, lol. Czy ty jednego dnia? Jednego dnia dwa pierki spadły. Tydzień temu, co jest kurwa? No dobra, mało istotne. Chcemy tak, legendarne od najtańszych zobaczyć, czy jest coś na co nas stać. I no są te łapki niby, a te łapki są kurwa takie sobie niepotrzebne mi. I znowu nie ma legend, widzę na mój przedział. Także wyjebane mam w te aukcje. W takim bądź razie. No i dzisiaj pójdziemy sobie standardowo oczywiście poexpić. To co robimy cały czas na odcinkach, czyli ja expię. Wy się nie patrzycie, najczęściej to słuchacie w tle z tego co wiem. I po prostu ja coś tam pierdolę. Kończy odcinek, zostawiacie łapeczkę w górę. Albo możecie to zrobić teraz, albo po odcinku. Oczywiście zachęcam. No i tyle, nie? W temacie. Tak wygląda mniej więcej typowy odcinek z Margonem, kurwa. Pokrzampik. No powiem wam szczerze, że jak widzicie, no ja w to Margonem nie gram, nie? Myślę, że tutaj nikogo z was nie zdziwi, bo progres od ostatniego odcinka jest kurwa znikomy. Po prostu ta gra mi się znudziła. Już wolę tak szczerze, jak mam być szczery, to sobie przykurwić w My Fantasy Online 3. Ostatnio zacząłem sobie pykać, jak ktoś nie wie, MFO3, takie ale coś Margonem, ale w zupełnie innym stylu, w sensie styl 2D jakby zachowany, ale zupełnie inne mechaniki, zupełnie inny działa. Inaczej działa tam ta gra, mamy tylko dwie profesje do wyboru swoją drogą, więc kompletnie jest to inaczej. I lubię sobie tam to pograć, bo po prostu cały taki motyw mi się podoba, nie? Motyw fabularny tam jest taki, że musimy uratować jakiegoś swojego braciszka młodszego, który został tam porwany i po drodze możemy robić oczywiście poboczne questy, jakieś questy fabularne i tak dalej. O dziwo, wkręcimy się w fabułę tej gry, nie wiem dlaczego. Wkręcimy się w fabułę. Czytam questy dosłownie ze zrozumieniem, nie? Nie wiem, czy można to nazwać wkręcaniem się fabuły, ale po prostu sobie pykam. Jest i po prostu pyka mi się bardzo przyjemnie. Generalnie, wspominałem wcześniej o nostalgicznym Margonem. Bardzo świetnie przyjęliście tą serię. Nie spodziewałem się, że odcinek, który kompletnie jest taki bez vibe'u i tak dalej, który jest tak jakby, nawet go zaznaczyłem hashtag 00, żeby nie było, że to jest już taki oficjalny odcinek, zdobył w tym momencie 500 viewsów, 500 wyświetleń. A minęło dopiero chyba tam jeden dzień z kawałkiem, jak ja to nagrywam, nie? Bo nagrywam to we wtorek, a wstawiłem to w niedzielę, także jest progres, jest fajnie, że takie odcinki się przyjmują. Pozwolicie, że sobie wezmę łyczka. Także no bardzo fajnie, ja lubię to nostalgiczne Margonem, powiem wam szczerze. Mówiliście też, że skina, outfit z Revo można sobie wziąć, ustawić na stary, także też spróbuję to zrobić, bo jeszcze nie próbowałem. I co? Jak widzicie, możecie zauważyć, bądź też nie, po 2 odcinki w tygodniu ostatnio staram się wstawiać. Także w czwarteczek i w niedzielę, oczywiście 17.30, bo to są takie godzinki, gdzie ja zawsze wstawiam odcinek albo coś w tym stylu. Więc jak ktoś tam chce sobie, lubi oglądać, a nie ma subskrypcji, nie ma dzwoneczka, no to zapraszam. Czwartek, niedziela, 17.30. Możecie sobie przyjść i pooglądać moje zmagania w tej dynamicznej przeglądarkowej grze MMORPG. Dobra, to chyba na tyle z tych takich, z tych takich rzeczy o Margonem. Generalnie, jak chcemy, jeszcze mogę porozmawiać o statystykach, jakie mam na YouTubie. Strasznie mi się głos załamuje, nie wiem dlaczego.
No ale chuj. O tym, co możemy pogadać. Generalnie, jak nie nagrywałem 3 tygodnie chyba, to giga spadkowa jest względem wyświetleń, wiecie, i tak dalej wszystkim. Giga spadek poszedł. Na te, bo jest taki wykres, możecie sobie zostawić na YouTubie, na ile tam, względem ilu dni, i pokazuje. I jest taka giga w dół, kurwa, spadek, nie? I teraz właśnie, kiedy zacząłem nagrywać, no to już na spokojnie to wzrasta, tak jak powinno, idzie to w swoim takim normalnym tempie, tak jak to było do tamtej, w tam, kurwa, tak jak to było kiedyś. Oczywiście kiedyś robiłem większe viewsy, zdecydowanie na początku Berufsa, jak zaczynałem tą serię, to nawet filmy po 2 koła potrafiły zdobyć, z tego co pamiętam. A teraz jesteśmy w takiej, powiedzmy, że średniej, takim, kurwa, spokojnym, margonemskim, myślę, że na takich margonemskich wyświetleniach sobie siedzę, nie? Po 500, po 600, po 700. Ta gra nie jest też jakaś giga popularna, tam aktywnych graczy dziennie ma po 8 koła, więc jak mnie ogląda 700 graczy, no to można powiedzieć, że to jest praktycznie 10% aktywnych. Znaczy aktywnych, no. Jak na dzień jest aktywne 8 koła osób, no to powiedzmy, że 10% z tych mnie ogląda, więc szczerze, bardzo fajnie, jestem zadowolony z takiego wyniku. Wiadomo, mogłoby być więcej, ale też jak ja nie robię żadnych remiksów ani nic w ten deseń, ja po prostu sobie rozmawiam rozmawiam sobie do mikrofonu i po prostu pokazuję, jak XP. No to nie jest jakiś content z wysokiej półki. Ale widzę, że części z was się to podoba. Ja też bardzo czytam wszystkie komentarze. O, tutaj Bartek napisał: stare potki można kupić u Karka Handlu Alchemika Kalibosa. Dam serduszko, dzięki za info. Też właśnie dużo podpowiadacie do tej serii. Nostalgiczne Margonem. Chłop mi pisał, że łzy mu w oczach się pojawiły, jak zobaczył tą koronę z Burka. Bardzo fajnie, nie? Takie emocje właśnie chciałem wywoływać tym nostalgicznym Margonem. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale nie będę chciał z tego dużo odcinków robić, nie? Tak myślę, że max 7. No do 10 maksymalnie, nie? Wiadomo, to nie będzie jakaś seria na dłuższą metę. Po prostu chcę sobie pograć, chcę sobie poczuć ten stary vibe'ik. No szkoda, że wszystkie te dodatki, które tam mam pobrane, nie działają tak, jak powinny. No to jest trochę na minus, nie? Aczkolwiek i tak, w miarę fajnie to wygląda. Szkoda, że te tipy, czyli właśnie takie dymki, no tutaj są normalne, ale nad tym Old Margonem są zmienione, ale u roślin nie ma. U roślin są niestety zrobione tak, jak to były. Znaczy tak, jak są teraz, nie? Nie wiem, czy tu jest jakaś roślinka, żeby wam pokazać. No nie ma niestety. Ale ten tip u roślin nie jest zmieniony, co trochę jest na minus, ale to już tam mało istotne, nie? Dobra, dobijamy sobie te berki. Berki, kurwa, draki. Już mi się pierdoli. Ja dawno nie ekspiłem strasznie, tak jak mówiłem, nie? I troszkę lagi są z tego, co możecie zauważyć. Albo mi się wydaje, o, unikacik, bardzo fajnie, będę miał na ulepszenka. Jeżeli tutaj to zostawimy. No szkoda, że nie gram na tym Berufsie, nie? Trochę czasów to wpakowałem jednak. No odechciało mi się, ale będę nagrywał cały czas z Berufsa, bo jakby myślę, że jeśli chodzi o takie serie właśnie typowo pogadankowe, no to świat nie ma znaczenia. Ale jeśli chodzi o taki gameplay, no to już tutaj, jeśli jest to Berufs, no to bardzo fajnie, nie? Tutaj widzę, że też chłopek sobie 183 zbija Brechereta sam z siebie, także myślę, że pewnie ma jakieś legendarne EQ. Chociaż te dwójki teraz, powiedzmy sobie szczerze, nie są mocne bez tych cebeków, nie? Jakby to nawet jak macie 10 leveli mniej, no to co najwyżej zapoda wam ogłuszenie. Ale to dużo nie zmienia w momencie, w którym nie może wam dać cebeka. W ogóle chyba cebek z potworu został całkowicie wycofany. Nie wiem, czy w Kolosach i Wytynach są cebeki, możecie mi powiedzieć, jeśli coś takiego występuje. Natomiast się nie orientuję, nie? Bo po prostu nie biję tych rzeczy. Nie biję ani kolosów, ani tytanów, bo po prostu mi się nie chce, nie mam czasu. Nie jestem też w klanie, który bije tytany. Kolosy to wiadomo, łatwo zgarnę sobie ekipkę, ale po prostu, tak jak mówię, no nie mam czasu. Kiedyś tam, wiadomo, wchodziłem na tym 4-9, na tym 6-3, biłem tego Regulusa, biłem tego Mam Lambo w celu tych heroików. No ale, no kurwa, szczerze mówiąc, teraz to nie, zdecydowanie nie. Wolę sobie pograć w League of Legends. A w My Fantasy Online gram tylko wtedy, jak ten, jak po prostu każdy sobie pójdzie z League of Legends, bo zazwyczaj gramy albo duo queue, czyli jakby ktoś nie wiedział, solo duo są takie rankedy, tak? Grasz albo jeden, albo w dwie osoby i dobiera was do pozostałych graczy i gracie 5 na 5, albo gramy sobie flexy w piątkę, to znaczy, że po prostu swoją ekipą 5 na czyjąś ekipę 5 zazwyczaj, bo jak gracie flexy w piątkę, to zauważyłem, że staro wam się dobrać inną piątkę osób. Tak, powiedzmy na średnim waszym poziomie, nie? Dobra, 9 minut odcinka za mną. Podlecę sobie jeszcze jedną mapkę, ściszczę i to będzie koniec, nie? Taki standardzik, kurwa, bym powiedział. Dosłownie standardzik, to co robiłem tydzień temu i to co robiłem, kurwa, 2 tygodnie temu.
na takim mini powrociku. Dosłownie robię to samo. Nie tak jak mówię, no chcę trochę odświeżyć ten kanał, chciałbym zmienić ten content. W sensie zmienić. Margonem by zostało na spokojnie, ale nagrać coś nowego po prostu. Tak ku mojemu zadowoleniu. Chociażby, nie? Bo po prostu, jak już mam prowadzić kanał, no to chciałbym kurwa coś na tym kanale też innego robić, przecież Margonem. Bo też nie widzę sensu grania na przymus. Dlatego nostalgiczny Margonem jak najbardziej. Mi się akurat to fajnie prowadzi. Też trochę pod siebie zrobiłem tą zasadę, że progresować można tylko na odcinkach. Mam nadzieję, że w te 7 odcinków tam 30 poziom dobijemy. Czy tam ja dobiję. No ale właśnie, no jak już mam 189, no to trochę problem progresować. I jest unikacik, także zwykle wypadałoby usunąć, bo unikaty są istotne do ulepszania ekwipunku po prostu. Też pamiętam, że tydzień temu na odcinku mówiłem, że dobiję level 109.0, żeby ulepszyć tarczę. No niestety to się nie stało. Trochę smutne, ale kurwa, ta postać, co trzeba mi jakoś lagować, nie? Albo mi się tak wydaje. Troszkę są lagi, kurwa. Troszkę są lagi. No nic, dobiję tą mapę i będę kończył. Głównie ze względu na te lagi, żeby nie było. Bo też myślę, że to się nieprzyjemnie ogląda. Słucha się w miarę okej, bo ja powiem wam szczerze, że ja nawet swój głos lubię słuchać. Co wiele osób nie lubi swojego głosu słuchać. Na przykład nagrywa coś na dyktafon i jak słyszy siebie, to kurwa ma lipę taką, ale ja jak najbardziej, nie? U mnie na spokojnie, ja lubię swój głosik. Także to na plus. Dobra, ile tych grupek zostało? No jeszcze trochę. To na lewo sobie pominę, nie będę tam wchodził. Zrobi takie kółko. Tepnę się oczywiście do tuni, sprzedam itemy i zakończę ten odcinek. Zakończę tym samym akcentem co zazwyczaj. I nie wiem, loterii halloweenowej chyba nie będę robił. Po prostu się nie opłaca. Odnoszę takie wrażenie, nie? W ogóle nie wiem, czy w My Fantasy Online MFO 3. Będę mówił MFO 3, bo lepiej mi się kurwa mówi niż My Fantasy Online. Nawet nie wiem, czy tam są eventy, nie? W sensie wiem, że kiedyś na pewno były, czy teraz są eventy, nie mam pojęcia. Tam też to trochę w ogóle inaczej funkcjonuje, to jest taki MMORPG, nie że ma swoje, wiecie, swoje rangi, powiedzmy, potworów, czyli tak jak masz Margonem, nie masz tytanów, herosów, kolosów, elity drugie, elity, tak jak masz w innych grach, nie masz takich rank jak Margonem. Natomiast MFO jest taką soczystą. Kurwa soczystą, taką typowym MMORPG-iem. I w ogóle przypomniało mi się, że gierka MMORPG inna powróciła, w sensie powróciła, wznowiła pracę. Ja kiedyś pamiętam, że bardzo byłem zastanowiony, tam kilka osób to pokazywało, tą gierkę. Algarion, była taka gierka, ona miała być strasznie podobna do Margonem i wrócili dzień temu. 5 kwietnia była ostatnia tam wersja 01 alfa. I 5 dni temu zmienili profilowe, 4 dni temu napisali, że poszukujemy programisty. I dzień temu było, że wznawiają pracę. I ta gierka, no wygląda jak wygląda, jest jakby takim, widać, że w wersji totalnie alfa. Możecie sobie wejść na Facebooka, wpisać Algarion i sobie to obejrzeć. I powiem wam szczerze, że jestem ciekawy, jak ta gierka będzie wyglądać. Jak wyjdzie, albo jak będzie jakoś otwarta alfa, to ja sobie chętnie pogram. Chętnie pokażę wam, jak to wygląda. Być może kogoś to zainteresuje, być może nie. Dobra, teleportujemy się na te kwiatki. Koniec tego pierdolenia, bo miało być 10 minut, to jest 14. Także cofamy do tuni. Sprzedajmy wszystkie przedmioty. 1-2M, jeszcze z drugiej torby chyba jest troszkę. Kolejne 500k. Kładziemy się standardowo na łóżeczku. I to by było na tyle, widzowie, z dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się bardzo, bardzo serdecznie. Pa, pa.